Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Dworakowski, jestem właścicielem Biura Nieruchomości Berhard i Dworakowski. Nasze biuro działa już na rynku nieruchomości przeszło 20 lat. Dzisiaj w ofercie mamy dla Państwa ofertę specjalną. Trzypokojowe mieszkanie w dobrym standardzie w Śródmieściu Ołbin. Mieszkanie idealnie nadaje się dla osób pracujących i studentów. Obecnie mieszkanie gotowe jest do zamieszkania, w pełni wyposażone. Mamy trzy pokoje wyposażone w 7 łóżek, szafki nocne i szafy. Kuchnia zaopatrzona jest w lodówkę, zamrażarkę, kuchenkę gazową. Łazienka natomiast umywalkę, kabinę prysznicową i WC. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się sklepy Biedronka i Dino. Osiedle położone jest w zielonych płucach Śródmieścia, tak o tym miejscu właśnie mówimy. Na jego mikroklimat wpływ ma około 20 hektarów terenów zielonych, na co składa się Park Słowiański, m.in. Park Stanisława Tołpy, Park Staszica, Ogród Botaniczny, Wyspa Słodowa. W bezpośredniej odległości od mieszkania są dwa węzły komunikacyjne, Plac Grunwaldzki i Plac Koromera. Równie łatwy dostępne są dwa centra handlowe, Pasaż Grunwaldzki i Korona. W promieniu kilku minut jazdy autem znajdują się tu duże kampusy akademickie Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Łatwy dostęp do Pasażu Grunwaldzkiego i czterech kampusów wyższych uczelni. Jeśli chodzi o komunikację, jest dobra. Przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w bezpośredniej odległości od mieszkania, około 200 metrów. Jeśli chodzi o koszty, czynsz najmu za całe mieszkanie wynosi 2700 zł. Do tego dochodzą opłaty eksploatacyjne około 500 zł. W tym jest oczywiście woda, gaz, czynsz administracyjny. Dodatkowym kosztem dla Państwa jest energia, która jest rozliczana według licznika. Kaucja wynosi 3200 zł. Mieszkanie idealne dla firm ze względu na pokoje pracownicze, dla pracowników pracujących właśnie w tych rejonach miasta, dla studentów. Zapraszam na niezobowiązującą prezentację. Pozdrawiam, Dariusz Dworakowski, Biuro Nieruchomości Bernhard i Dworakowski.